właśnie. No ale dobra. Siema, siema, witam od motocholików. Zrobię wam materiał o motocyklach. Zacznę tak, od 185, model 2018. Tutaj mamy 450, model 2017. I tutaj mamy 350, model 2019 to jest. Jeżeli chodzi o enduro, Venduro na rok 2019, praktycznie nic się nie zmieniło. Wszystkie modele wychodzą takie same, czyli taki sam jest jak mój. Nie było tutaj dokonanych żadnych zmian. Jeżeli chodzi o crossy, tam były zmiany. Jakie? Tego nie wiem. Nie ma tu crossów, nie mogę o nich nic powiedzieć. Następnym razem jak będą, no to na pewno o tym zrobię materiał. No, zaczniemy tak. 85 pojemność dwusów. Masa pojazdu gotowego do jazdy 68 kg. No, coś fajnego dla młodych rajderów. Ja zawsze powtarzam, jaki motocykl wybrać, jak chcecie, żebym coś polecił, to zawsze wam mówię, że ma być to motocykl lekki. Lekki i dopasowany do waszej wagi. Jeżeli, wiadomo, dopiero ktoś zaczyna, no to taka 85, no to jest idealna. Wiadomo, że im mamy mniejszą pojemność, tym więcej się po prostu nauczymy na tym motocyklu, im jest lżejszy. A ile waży 125 na przykład w krosie? To mogę wiedzieć? Jest tutaj? Tutaj mamy enduro, ten S125 enduro z 16 roku używka. Bez paliwa ona jest 87 kg, niezalana. Tak, niezalana to jest 87 kg, czyli zobaczcie, jaka to jest różnica wagi. To jest 20 kg. A na lekkim motocyklu naprawdę idzie się dużo nauczyć. To jest właśnie 125, ale ona jest używana. I 20 kg to jest naprawdę dużo. A to jest 450 pewnie, co? To jest 701 Supermoto. To jeszcze twoja, Jarku. Niemożliwe. Możliwe. Moja 701, ludzie. Twoja, ale 701. Która w międzyczasie już miała właściciela innego i znowu do nas wróciła, bo właściciel zamienił ją na 300 enduro. Czyli słuchajcie, wszyscy co kupują Husqvarny 701, zamieniają to na enduro. Czyli to jest dobry trend, dobra... No moja tablica rejestracyjna nawet, taką miałem. Szok! Moja 701. Także jak ktoś chciał wiedzieć, jaką miałem, o, nawet moje te na osłonie, tak? Moje osłony to są jeszcze, czy nie? Nie. Nie pamiętam, czy były zmieniane. Nie, chyba były wymieniane. Chyba były wymieniane. Ale lusterka? Nie, lusterka też nie są moje. Manetki nie były wymienione. Moja 701. Opony są inne założone. Kanapa chyba jest ta sama, bo kanapie nic się nie stało. A wydech? Wydech jest zmieniony. Takiego wydechu nie miałem. Moje naklejki są na kołach. Szok. No bym się nie spodziewał tego, że nagrywając materiał o enduro i crossach trafimy na moją 701. No. Czyli wracając do tematu, jaki motocykl polecam, nie powiem marki, nie powiem dokładnie jaka pojemność, po prostu im lżejszy, tym lepszy.
No jak znacie mnie, no to wiecie, że powiem Husqvarna. Także nową 85, model 2018, można kupić za 21 tysięcy złotych. Raty można załatwić, nie? Jak najbardziej, raty, leasing. Raty, leasing. Na enduro motocykle, tak. Na crossowe leasing już nie. Na crossowe leasing nie, kredyt można załatwić. No 450, w ogóle kiedyś w przyszłości na pewno kupię 450, wiesz? Tylko poczekam, jak jeszcze je trochę odchudzą. Odchudzą w sensie, żeby była lżejsza? No. A to jest taka jak moja 350. A tu MRF-a 140. Nie mogę przyjeżdżać do takich sklepów, bo po prostu tak jak chyba wszyscy z was wszystko by chcieli zaraz. Sklep z zabawkami. Czyli co, no to by było wszystko, wiecie jaki motocykl polecam, ma być lekki i dopasowany do waszych umiejętności i to wszystko. Nara, hejos.